Siemanko. Siemanko, tutaj robimy film o strasznych horrorach. Ja pierwszy mówię. Klaun z Koszalina. Jeszcze żyje. O. Pięć zasady. Nie. Pięć horrorów. Patrzcie. Klaun z Koszalina. Żył. Widział mi zagadkę. A chłopcy szukali, nikt nie znalazł go. A potem zabrali ten strój. I zabrali to do domu. Było coś napisane. Czytali to, że nim to kolegi. Bo on kolega powiedział, czy to ty jest tam z Koszalina? A powiedział, nie był klaun z Koszalina, nie. I tak, było koniec. No, a teraz nowy odcinek, Max to powie, bo ja już się powiedział. Max, powiedz, jaki ty miałeś horror? To jest horror o Slendermanie. Slenderman żył sobie ze swoją córką. Ona wychowała rysunki, a potem je przypięła na lodówkę, a wtedy jakaś wiedźma była w domku z nią i potem ją dusiła, a potem ta jego córka zginęła i była w niebie, a ten Slenderman płakał, bo nie miał już swojej córki, tam był, bo miał swoje wspomnienia. No i to koniec historii. Okej, okay, teraz ja coś powiem. Trzecią historyjkę. Okej, okay, ja się trochę boję. Ja się boję z Koszalina, a teraz się boję jakby. No teraz się boję, Max. No patrzcie, tak. Uważnie. Jak on się nazywa? Slenderina? Taki klaun nazywał się morderca dwójka. Nie wiesz o tym, ludzie. No nie wiem, jak on się nazywa. Dwa klauny, co nie? Zabili, goście zabili. A potem jeden klaun zabił się. Był jakiś... I wtedy ten jeden klaun był taki szalony, że już poszedł. Zabił dwa ludzi. I wtedy zrobił się tak. Jeden dzieciak idzie sobie do doktora. I ten klaun był też tam. I zabił tego dzieciaka. Macieta. I doktora też. Dobre mówię. A potem ten doktor dzwonił po policję. Ale niestety, ten klaun... Ale zadzwonił po policję, ale policja mówiła halo. A potem ten telefon był na ziemi, a klaun zdepnął go, no i się rozwalił. To koniec. Tak, moja historia. Nie, ten klaun zadzwonił do policji, powiedział nie fan, you kill me. Tak powiedział. Ja tak słyszałam, jak on tak powiedział. Masz, ty teraz jesteś. To jest historia o Slenderinie. Slenderina była córką... Slenderina była córką Slendermana. I ta Slenderina zginęła, ale wtedy jeszcze wróciła na świat. Zginęła od takiej wiedźmy, która ją wyszła i potem wróciła na świat, bo Slenderina jest niezniszczalna. Można ją zabić no jednym sposobem. Trzeba mieć specjalny łuk. Proszę, Marcin.
łuk zakręć. I wtedy można ją zabić, ale to była taka historia. Slenderman zabijał ludzi. Chciał z nimi pogadać, ale ludzie go atakowali. Prawda, śmieta, prawda. I wtedy ten Slenderman powiedział do swojej córki, jak przybyła na świat, że nie warto atakować ludzi, bo Slenderman to zrozumiał. Jak ludzie go chcą atakować, to przecież on jest niezniszczalny i jego córka też. I właśnie ta córka zrozumiała i ten Slenderman... Ta córka i ten Slenderman zrozumiała, że nie warto zabijać ludzi i ich atakować. Przez Slenderman i Slendermina to są dwie postacie, które są niezniszczalne. No i to koniec historii. Teraz ja wam opowiem. Czwarta historia. Dwa historii. Nie, piąta, ostatnia. Piąta. Dobra. Taki dzieciak, no też rodziną Srendera. Srender? Srenderiny i... I tego. Sendena. I wtedy ten dzieciak zdał się nic. Tylko sobie tak siedł, a ten gnina babcia tak sobie patrzyła na niego, grany, patrzyła. Grany. To jest teraz na grany. I wtedy ta babcia, nie, opowiem wam o jednej historii, że ona jest bardzo straszna, Mac. Ty nią nie wiesz, ale ona jest taka straszna, że już moje serce bije. To szybciej, bo zaraz mi się film skończy. Szybko. Patrzcie tak, uważnie patrzcie. Ten Srendirina tak sobie chodzi. A ten duch morduje ją, morduje. A ja się stał Slenderman, on się stał, on się nerwił, bo jego siostra nerwiła się. Koniec. To moi drodzy, jeśli wam odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Łapkę w górę i dzwonek do widzenia. A my widzimy się w kolejnym odcinku, to do usłyszenia. Bye, bye.